Panie Krzysztofie, jak pan zareagował na wczorajsze zaproszenie? Chodzi o zaproszenie, które zostało wystosowane w obecności milionów telewidzów. Nie wiem o czym mówić. Jest pan zaskoczony. Nie wiem o czym mówić. Przypomnę, że... Przypomnę, że chodzi o zaproszenie na występ w Opolu przed opolską publicznością w przyszłym roku. Ale ja na ten temat nic nie wiem. Wczoraj podczas koncertu finałowego Tomasz Kamel, prezentując między innymi pana jako celebrytę, zaprosił pana do udziału być może w przyszłorocznym festiwalu. Czy jest pan gotowy wystąpić na opolskiej scenie i zaśpiewać dla milionów Polaków? Oczywiście, że tak. Oczywiście, ale jest to dla mnie zupełnie, coś zupełnie nowego, także... Tomasz Kamel mówił, że pan co prawda nie ma doświadczenia muzycznego, jednak tak nie jest. Pan ma już nagrania, wiele milionów odsłon piosenki Jesteś Aniołem. No, jest złota płyta w tym miesiącu przekazywana dla nas, także tego utworu. Przed panem rok przygotowań. Czy jest pan gotowy? Jeżeli oczywiście dostanę oficjalne zaproszenie, nie od Tomasza Kamela, od osoby, która organizuje festiwal opolski, bardzo proszę, będziemy na ten temat rozmawiać. Zaproszenie zostało złożone publicznie. Publiczność klaskała, czyli widać było entuzjazm, oczekiwanie. Myślę, że rok wystarczy na to, żeby doskonale przygotować się do tego występu. No, będę musiał z Fischerem na ten temat porozmawiać, wystąpimy w duecie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w Opolu. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w Opolu.